A o pieniądzach, drodzy Państwo, porozmawiamy nadal, bo będziemy mówić m.in. o nowych drogach z rządowego wsparcia w Przasnyszu. Dla pieszych zostanie wybudowane tam pobocze, pojawią się także ścieżki rowerowe. Wszystko powinno być gotowe w przyszłym roku. Z inwestycji najbardziej cieszą się mieszkańcy. Chodzi o bezpieczeństwo mieszkańców. My mamy zaledwie tak 2,5 km do 3 do kościoła, gdzie ta ścieżka rowerowa jest zbawieniem. Jadąc rowerem czuję się tutaj niebezpiecznie. Ta droga była modernizowana już 12 lat temu i uległa ona degradacji, popękaniu. Także jest wąska również, co stwarzało właśnie niebezpieczeństwo dla rowerzystów. Powiat już ogłosił przetarg. Rozstrzygnięcie na początku maja. Wykonawca będzie miał 14 miesięcy na przeprowadzenie prac. Przebudowa będzie polegała na położeniu nowej nawierzchni. W samej miejscowości Małowic będzie obok wykonany pas dla rowerów. Do miejscowości Brzeski będzie wykonane dodatkowo pobocze utwardzone o szerokości 1,25 m. Pobocze, które będzie utwardzone asfaltem, ma być przeznaczone dla rowerzystów i pieszych, którzy do tej pory muszą korzystać z porośniętej trawą i zielskiem nawierzchni. Bez pieniędzy ze środków Polskiego Ładu samorząd powiatowy nie byłby w stanie sam wykonać tak dużej inwestycji. A tutaj blisko 90% tych środków prawdopodobnie pokryje całą tą inwestycję. Koszt całkowitej inwestycji przewidziany jest na 14 milionów złotych. Tak pięknieje Mazowsze, proszę Państwa, między innymi dzięki pieniądzom, po które mogą sięgać samorządy. Ten przykład to właśnie przykład, nie jedyny, ale na pewno w pewien sposób wyjątkowy. Porozmawiamy o tym, w jaki sposób pieniądze z Polskiego Ładu poprawiają jakość życia w naszym regionie. A to goście w studio. Witam pięknie Krzysztof Bieńkowski, starosta powiatu przasnyskiego. Dobry wieczór. Dzień dobry. Oraz Konrad Siepiera, zastępca prezydenta Pruszkowa. Witam pięknie. Dzień dobry Państwu. Nowe drogi z rządowego wsparcia. Ile kilometrów? Będzie 16 kilometrów. Bardzo się cieszę z tego, ponieważ są to drogi, które czekały na poprawę. Szczególnie pobocza mieliśmy w kiepskim stanie, a coraz więcej osób porusza się u nas i pieszo, i rowerami. To zależy nam bardzo na wzmocnieniu tych elementów, bo one wpływają też na bezpieczeństwo naszych mieszkańców. A chcemy też zachęcać do takiego ruchu bezpośredniego, nie przez samochody, ale też właśnie czy to pieszego, czy właśnie na rowerach, żeby każdy mógł z mieszkańców zwiedzić powiat, ale też dojechać do szkoły czy do pracy. Dzisiaj akurat rozmawiamy w specyficznym dniu, bo w Światowym Dniu Ziemi, więc to chyba dobrze by podkreślić, że warto przesiąść się na rowery, nie tylko ze względu na wysokie ceny benzyny. Drogi, pobocza, oświetlenie, infrastruktura drogowa to jest część tych inwestycji, które są realizowane dzięki środkom rządowym, ale są też placówki. Panie prezydencie, u was szkoła ma być piękna, jak tuszę. Dokładnie, pani redaktor. W centrum Pruszkowa szkoła podstawowa. Chcemy ją rozbudować i zmodernizować w bardzo szerokim zakresie. Chcemy, żeby to była placówka bardzo nowoczesna, ale zarazem ekologiczna. Nowoczesne rozwiązania takie jak panele fotowoltaiczne, boisko, które będzie znajdowało się na dachu garażu podziemnego, ale i 12 sal lekcyjnych, nowych lekcyjnych sal w centrum Pruszkowa, gdzie cały czas u nas powstają nowe inwestycje, a ostatnia w Pruszkowie zrealizowana inwestycja oświatowa była w 2005 roku w centrum Pruszkowa, szkoła podstawowa numer 1, więc no, potrzeba jest ogromna i dzięki ogromnemu wsparciu rządowemu możemy realizować tą inwestycję. Na obecną chwilę jesteśmy na etapie postępowania przetargowego. Czekamy do 9 maja na oferty. Nie ukrywam trochę z pewnym niepokojem, ponieważ wiemy, jakie obecnie są ceny na rynku, natomiast no, czekamy na te oferty. Akurat my zaplanowaliśmy tą inwestycję w dwóch alternatywnych możliwościach realizacji, czyli konstrukcja stalowa modułowa lub konstrukcja drewniana też modułowa. Liczymy, że tutaj dzięki temu ta ilość ofert powiększy się i no, będzie z czego wybrać. Trzymamy kciuki, żeby się udało. Pytałam o liczbę kilometrów, to zapytam o pieniądze. Jakiego rodzaju, jakiego rzędu dofinansowanie powiat uzyskał? Planujemy na całą inwestycję przeznaczyć 14 milionów, tak wstępnie. Natomiast otrzymaliśmy wsparcie 13 milionów 300 tysięcy, więc
praktycznie... Widzimy skalę. Praktycznie całość, więc takich środków nigdy nie było dostępnych dla samorządów. Ja będąc radnym od 2006 roku obserwowałem na bieżąco nawet te środki unijne, które zdobywaliśmy wcześniej jako samorząd, to były rzędu 80%, co nas cieszy. Ale teraz oprócz środków unijnych mamy dostępne środki rządowe i to daje taką dynamikę, szczególnie dla mniejszych ośrodków, które w ogóle nie miały takich wkładów własnych, a powiaty nie mają dodatkowo swoich podatków. Więc te wszystkie środki zewnętrzne, które się pojawiają, to jest dla nas jak zbawienie, bo na nie bardzo czekamy. Bez nich nie moglibyśmy tylu inwestycji przeprowadzić. Czy rozbudowa, remont szkoły też musiał poczekać właśnie na środki z Polskiego Ładu? Dokładnie, czekaliśmy na te środki, natomiast wcześniej zaczęliśmy wykonywać dokumentację. Akurat ta realizacja będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. My wcześniej wykonaliśmy program funkcjonalno-użytkowy, ale to właśnie to jest to, o czym my rozmawiamy często z naszymi radnymi w Pruszkowie na sesjach, że nie możemy się bać tych inwestycji, nawet drogich, dlatego trzeba wcześniej wykonywać przynajmniej te programy, jakieś koncepcje. Być przygotowanym, tak? Żeby móc aplikować o te środki zewnętrzne. My jesteśmy gotowi do kolejnych. Po prostu to robimy. Tutaj pan starosta powiedział o tych środkach, to ja tylko przypomnę, pierwsza edycja Polskiego Ładu to 23 miliardy złotych na inwestycje w całym kraju. Druga obecnie, która trwa, sądzę, że pan starosta też aplikował o te środki, to jest 20 miliardów, więc to gigantyczny zastrzyk dla nas, dla samorządów, dla wszystkich samorządów. Właśnie o tym też chciałam wspomnieć, że to już dwa nabory na te dofinansowania. Skoro panowie są tak zapobiegawczo nastawionymi na przyszłość samorządowcami, to znaczy mają przygotowane te papierowe rzeczy, to zapytam o pomysły kolejne. Na co? Edycji, tak, panie starosto. Jeśli chodzi o tę drugą edycję, tutaj powiat przasnyski na przykład postawił po pierwsze na drogi, czyli dalszy rozwój infrastruktury. Po drugie, środowiskowy dom samopomocy. Tutaj rozmowy z matkami osób niepełnosprawnych utwierdziły mnie, że w tym kierunku też trzeba iść. Są to inwestycje takie prospołeczne, ale też tworzą miejsca pracy dla tych osób, które opiekują się tymi niepełnosprawnymi. A dodatkowo rodzice tych osób dorosłych niepełnosprawnych mają czas dla siebie. Więc takie inwestycje, które generują też dodatkowo miejsca pracy, dla nas są też ważne, to też złożyliśmy w tej drugiej edycji taki projekt. I trzeci to w zakresie retencji, no bo trzeba też dbać o to, żeby... O czym w dniu ziemi przypominamy. Tak, woda niech zostaje tam, gdzie ów deszcz oby spada. Oby jakiś któryś z tych wniosków przeszedł, to będziemy bardzo szczęśliwi. No i trzymamy kciuki. Zresztą każdy samorządowiec. Każdy samorządowiec, no właśnie, bo wiadomo, że składają państwo wnioski o środki na projekty, które są po prostu potrzebne. Jak to wygląda w Pruszkowie? Stawiamy dalej na oświatę, przedszkole miejskie w Pruszkowie. Zlokalizowane przy naszym pięknym, zabytkowym Parku Potulickich. Przebudowujemy to przedszkole. Trzy grupy, zyskamy taką powierzchnię i przedszkole będzie dostosowane dla dzieci z niepełnosprawnościami, bo obecnie w tej placówce jest spora ilość tych dzieci. Natomiast kompletnie ta placówka nie jest do tego dostosowana. W każdej sali toaleta dostosowana właśnie do tych potrzeb. Windy, nowoczesna placówka i na czas jej realizacji dzieci chcemy przenieść do tymczasowego, modułowego przedszkola, które postawimy w ramach tego jednego dużego postępowania, które planujemy i o to aplikujemy, o takie środki, żeby właśnie ten cel umożliwić. Drugi wniosek to jest droga, ulica po drugiej części Pruszkowa, tej części przemysłowej, czyli na Gąsinie. Więc tutaj tą równowagę zachowujemy między tymi inwestycjami bardzo ważnymi, światowymi, ale drogi to jest też coś, co w tej kadencji właśnie, to jest naprawdę priorytet. To jest priorytet, bo dzięki temu jest komunikacja i możemy docierać w miejsca, które do tej pory być może były niedostępne. Ale zatrzymam się przy tych placówkach oświatowych. Czy to oznacza, że Pruszków tak bardzo pęcznieje, taki macie przyrost naturalny, czy to być może napływ uchodźców teraz? Panie redaktor, napływ uchodźców, tak, jesteśmy w takim rejonie, że w naturalnym
naturalny sposób. Jeśli ci ludzie przyjeżdżają, to najczęściej przyjeżdżają do stolic powiatów. No akurat my w Pruszkowie tą stolicą jesteśmy, jesteśmy blisko Warszawy, więc tak. Natomiast to nie jest ten problem. Pruszków przez ostatnie lata bardzo mocno się rozbudowuje, powiększa się ilość mieszkańców, nowe inwestycje deweloperskie, plany zagospodarowania przestrzennego, które zostały uchwalone wiele lat temu, one właśnie dzisiaj zostają skonsumowane. Powstają osiedla, gdzie za jednym zamachem powstaje 400-500 mieszkań, więc trzeba za tym nadążyć, dlatego te nowe placówki, żeby ten komfort pracy nauczycieli, rad pedagogicznych, ale naszych najmłodszych dzieci, dzieci po prostu był na odpowiednim poziomie, ponieważ no, inwestycja w oświatę to inwestycja w nas, w nasze dzieci, więc ale to znaczy, powinno być że w ogóle poza... Do tej pory w szkole, która będzie rozbudowywana, dzieci musiały uczyć się na zmiany? To, że się uczą na zmiany, to jest coś, co już jest przyjęte od dawna. Natomiast przykład, no to jest szkoła, do której uczęszcza ponad 700 dzieci. Mhm. Tam jest jedna malutka świetlica o powierzchni kilkunastu metrów. No to pokazuje skalę problemu. Panie starosto, pan wspomniał o ośrodku, który będzie oferował taką opiekę wytchnieniową, jak to nazywamy. To ja zapytam znów w kontekście sytuacji tej bieżącej, czyli uchodźców z Ukrainy. Czy takie osoby, te osoby uchodźcze na terenie powiatu przasnyskiego mogą znaleźć zatrudnienie? Zdecydowanie tak, ponieważ w naszym powiecie już kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt osób z Ukrainy otrzymało pracę. Otworzyły się nasze firmy, które no, mamy chociażby producenta rowerów, jednego z największych w Europie. A tu mówiłem wcześniej o tych ścieżkach. Tak, generalnie jedno z drugim jest powiązane. Dokładnie. A jeżeli jest producent, który i tak potrzebował coraz więcej rąk do pracy, no to postanowiliśmy połączyć to jakoś i połączyć te dwa naczynia, które siebie nawzajem potrzebują, bo Ukrainki, które do nas przybyły, od razu pytały się o pracę. To nie jest tak, że akurat te osoby nie chciały pracować, tylko siedzieć bezczynnie. Chyba wszędzie to obserwujemy, prawda? To jest bardzo budujące. No i wyszliśmy naprzeciw temu. To nie jest tak, że te osoby też zabierają pracę naszym. U nas cały czas... Są braki. Tak, cały czas. Ale i bezrobocie spada. Ja obserwuję ostatnie dwa miesiące, spadło nam liczba bezrobotnych o 100 osób, mimo że przybyło kilkaset osób z zagranicy. Także to może być też takie koło zamachowe dla gospodarki, dla tych firm, które potrzebują pracowników. Dodatkowo u nas to jest teren rolniczy. Rolnicy potrzebowali zawsze też takich dodatkowych pracowników, rąk do pracy. I też zaczęliśmy pośredniczyć, ogłaszać się, że kto z rolników zechciałby przyjąć takie osoby do zakwaterowania i zatrudnienia. A z drugiej strony mamy takie kobiety uciekające z Ukrainy, które chciałyby pracować w gospodarstwach rolnych. I też próbujemy to połączyć. Próbujemy przekazywać te informacje tak, żeby no, ta trudna sytuacja, niezwykle trudna, mogła być przekuta na coś dobrego i na pewien sukces również gospodarczy. I tak, sukces obu stron z pewnością. To wrócę jeszcze do pruszkowskiej szkoły. Dzieci z Ukrainy, jak się domyślam, pewnie też się uczą. Czy nauczyciele ukraińscy funkcjonują w Pruszkowie, czy niekoniecznie? Pojawiają się jak najbardziej. Natomiast to, na co trzeba zwrócić uwagę, żeby kobiety z Ukrainy poszły do pracy, właśnie my musimy jako samorząd zapewnić im miejsca w żłobku, dla dzieci, przedszkolu, w szkole. Szykujemy też, i to też jest zadanie przed nami, żeby przygotować te oddziały przygotowawcze dla tych dzieci, bo często to nie chodzi o to, żeby te dzieci wpadały w ten tryb nauki, bo nie znają języka, więc tu bardziej chodzi o tą opiekę, jasne, żeby ta kobieta mogła pójść, gdzieś się zarejestrować, załatwić sprawę, znaleźć pracę i żeby zaczęła tutaj funkcjonować. Miejmy świadomość, że znaczna część Ukraińców zostanie w Polsce, więc no, trzeba im też te warunki stworzyć. Natomiast no, my, żeby też to nie, była korzyść obopólna. My też nie możemy zapominać o naszych mieszkańcach i to nie może być tak, że odkładamy wszystko, co jest naszą bieżącą pracą, oczywiście, a zajmujemy się tylko. Więc to złoty środek trzeba znaleźć. Mam nadzieję, że my w Pruszkowie go znajdujemy i dalej utrzymamy to, co się dzieje u nas. Ostatnie pytanie, raczej retoryczne, bo wydaje mi się, że znam odpowiedź na nie. Z jakimi nastrojami patrzą panowie w przyszłość, jeśli chodzi o inwestycje? Krótko, jednym zdaniem, panie starosto.
jeśli chodzi o środki. Mam nadzieję, że tych środków będzie wystarczająca ilość, żeby spełnić te oczekiwania mieszkańców. Pomysłów jest wiele. No, mam nadzieję, że nie tylko środki krajowe, tylko wreszcie Unia Europejska się obudzi z letargu i też będziemy mieć, bo w tej kadencji no, jeszcze nie ruszyły te środki unijne, a bardzo na nie czekamy. W Pruszkowie pewnie podobnie. Jeszcze z końcówki tamtego rozdania udało się coś tam złapać. Panie starosto, rozumiem i mam nadzieję, że pan prezydent się zgadza. My się nie chcemy zatrzymać na pewno. I tymi słowami optymistycznymi niezwykle kończymy. Krzysztof Bieńkowski, starosta powiatu Przasnyskiego, Konrad Siwiera, zastępca prezydenta Pruszkowa. Dziękuję pięknie państwu, dziękuję także za uwagę. To był program Prosto z Mazowsza. Do zobaczenia w poniedziałek po 19:00. Stay.